Proszę o zajęcie miejsc. I na mniejszym otwieram 34. sesję Rady Gminy Wiśniowej Skoszowice, zwołaną na dziś, 5 czerwca 2013 roku, na godzinę 19.00 w siedzibie naszej Rady Gminy Wiśniowej, to jest przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Szanowni Państwo, każdy z Państwa posiada przed sobą projekt porządku obrad dzisiejszej sesji. Natomiast ja pozwolę sobie po pierwsze przywitać, po drugie, kto nie wie, kto nie zna, to przedstawić. Jest z nami pan skarbnik miasta. Dzień dobry Państwu. Porządek w każdym razie, pani skarbnik, jak pan widzi, jest. Na lokalnym szczeblu wszystko u nas gra. W każdym razie, skąd pan skarbnik u nas? Szanowni Państwo radni, jak dobrze wiecie, miasto boryka się z problemami finansowymi. Według niektórych są to problemy chroniczne, nie do przebrnięcia i w ogóle najgorsze, jakie tylko mogą być. Według innych sprawa ta wygląda zupełnie inaczej. Ja pozwoliłem sobie zaprosić pana skarbnika, który przyjął moje zaproszenie, za to jestem mu serdecznie bardzo wdzięczny, ażeby przedstawił ten problem od źródła. Śmiem twierdzić, że nikt więcej, nikt lepiej nie zna stanu miejskich finansów niż pan skarbnik. Pan prezydent, który odpowiada za gospodarkę finansową miasta. Na pewno można lepiej. Już jestem poprawiony. Powiedzmy, że pan skarbnik zna bardzo podobnie jak pan prezydent. Tak. I zechce nam to przedstawić. Zatem takie sprawy jak głosowanie nad wnioskami, które dotarły do przewodniczącego, jak i przygotowanie poszczególnych uchwał, odbędzie się po wystąpieniu pana skarbnika, które przewiduje też możliwość, rzecz jasna, nie tylko monologu, ale dialogu z nami wszystkimi. Zatem każdy z nas, jeśli będzie mieć jakieś zapytanie do pana skarbnika, to proszę zadawać bez żadnych ogródek. Pan skarbnik zaprawiony w bojach, sam widziałem. Jeśli tylko potrafię na nie udzielić odpowiedzi, to a na pewno udzielę, nie będę kręcił. Zatem oddaję głos. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, więc w tym roku, w roku 2013, realizujemy budżet uchwalony przez Wysoką Radę na rok 2013. Niemniej jednak obecnie przygotowujemy się do przedstawienia Wysokiej Radzie sprawozdania, jak również wniosków wynikających z realizacji budżetu na rok 2012. Jak Państwo wiecie, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych, Rada Miasta jako organ uchwałodawczy kwituje działalność pana prezydenta jako organu wykonawczego, udzielając mu bądź nie udzielając absolutorium, to znaczy skwitowania z realizacji budżetu. Z tego wynika, że absolutorium związane jest wyłącznie z realizacją budżetu. Jeśli spojrzymy do ustawy o finansach publicznych, to budżet związku publiczno-prawnego, a takim jest państwo, takim jest samorząd, jest planem dochodów i wydatków oraz planem dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów. Uchwalony przez Wysoką Radę plan na dany rok budżetowy, plan w postaci budżetu, podlega w ciągu roku wielu zmianom wynikającym z okoliczności zarówno zewnętrznych, jak i związanych z realizacją zadań przewidzianych w początkowym planie do realizacji w danym roku. Zmiany te powodują, że na ogół plan uchwalony na 1 stycznia danego roku różni się od planu na 31 grudnia danego roku, a wykonanie jeszcze różni się i od jednego, i od drugiego. Wykonanie, czyli realizacja tego planu. Również i budżet oznacza akt prawny. Podstawę prawną gospodarki finansowej gminy czy też państwa. Jeśli mamy do czynienia z budżetem, nieuchwaleniem planu budżetowego, to wtedy brakuje tej gospodarki. Prawo przewiduje, że do 31 stycznia roku budżetowego, a zatem w przypadku roku 2013 maksymalnie do 31 stycznia roku 2013, budżet na rok 2013 musi być uchwalony. Jeśli nie, to po 31 grudnia
inicjatywę w zakresie ustalania budżetu przejmuje Regionalna Izba Obrachunkowa jako organ nadzoru finansowego nad jednostkami samorządu terytorialnego. I Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet, nie uchwala, bo takiego prawa nie ma, ma go wyłącznie organ uchwałodawczy gminy, ustala budżet w zakresie obowiązkowych zadań własnych i zadań zleconych. To znaczy obowiązkowych zadań własnych, to znaczy tych, które wynikają z ustawy o samorządzie terytorialnym. W jakim zakresie, może ktoś zapytać? No na pewno w zakresie tym, który słowo obligatoryjne oddaje w pełni. Czy inwestycje są zadaniami obligatoryjnymi? Nie są. Prawo mówi, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie ma wystarczających dochodów do sfinansowania wydatków bieżących, a z tymi wiążą się zadania obligatoryjne jednostek samorządu terytorialnego, no to nie uchwala wydatków majątkowych, bo po prostu nie stać ją na to, chyba że się zadłuży, na co prawo zezwala. Prawo zezwala na to, aby się jednostka samorządu terytorialnego zadłużyła. Powiem teraz być może coś, co w niektórych, u niektórych z Państwa wywoła odruch sprzeciwu. Ale powiem tak, od momentu, kiedy wszedłem do gminy, 20 lat temu, gmina zaczęła się zadłużać. Gmina zaczęła się zadłużać i obecnie jej zadłużenie wynosi 2 miliardy 43 miliony. Żebym nie skłamał, spojrzę jeszcze, żeby się upewnić, ale tak jest. 2 miliardy 43 miliony. To, proszę Państwa, było nawet nie podstawowe źródło finansowania wydatków majątkowych dokonanych przez naszą gminę, a łączna suma wydatków majątkowych dokonanych przez gminę od roku 91 to było 6 miliardów 800 milionów. Czyli z tego wynika, że dla zbudowania majątku trwałego gminy w postaci różnych obiektów użyteczności publicznej, obiektów trwałego użytku użyteczności publicznej, wydatkowano łącznie z budżetu miasta Krakowa 6 miliardów 800 milionów, przy czym zadłużenie to niespełna 1/3 dokonanych wydatków majątkowych. Pozostałe dokonywane były z środków zewnętrznych, dotacji, ale jak Państwo wiecie, Kraków nie ma szczęścia do dotacji inwestycyjnych. No niestety, no tak, taki urok naszego miasta. Natomiast główna część tych wydatków majątkowych pochodziła z nadwyżki dochodów gminy nad wydatkami bieżącymi. I wydawało się, że w ten sposób będziemy mogli jeszcze przez pewien czas postępować, żeby w granicach bezpiecznych się zadłużyć. Co to są bezpieczne granice zadłużenia? Otóż bezpieczne granice zadłużenia wynikają... Pan przewodniczący. Bezpieczne granice zadłużenia wynikają z norm prawnych. Ustawa o finansach publicznych w dalszym ciągu obowiązują zapisy starej ustawy o finansach publicznych, która w 2009 roku została znowelizowana. Zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego nie może przekraczać 60% jej dochodów, a koszt obsługi zadłużenia 15% jej dochodów ogółem. W tych wskaźnikach się mieścimy. Mieścimy się zadłużenie na koniec roku po wyłączeniu kredytów związanych i emisji obligacji związanych z współfinansowaniem zadań przy pomocy środków unijnych. Prawo na to zezwala na takie wyłączenie. Zadłużenie gminy wynosi około 56%. Moment, żebym nie był, nie wprowadzał Państwa w błąd. Zadłużenie obecne wyrażone tym stosunkiem procentowym wynosi, już momencik, tak, wynosi 56,2%. Dochodów gminy. Dochodów gminy. Jaka to jest kwota? Już Panu mówiłem przed chwilą, to jest 2 miliardy i 46 milionów. 2 miliardy 46 milionów. Drodzy Państwo, zadłużenie w roku 2012 zmniejszyło się, jeśli chodzi o bezwzględną wielkość, o prawie 90 milionów. To znaczy,
że zmniejszyliśmy to, co na nas ciążyło w roku 2011 w wysokości 2 miliardy 134,5 miliona. Udało się zmniejszyć bezwzględną wartość zadłużenia, w związku z czym również bez obliczeń związanych z inwestycjami współfinansowanymi z funduszy unijnych nie przekroczyliśmy granicy 60%. Było to 59,4%. Po wyłączeniu, na co prawo zezwala, 56,2%. A zatem, drodzy Państwo, wydaje się, że komuś wydawać by się mogło, skoro mogliśmy się zadłużać, to dlaczegośmy się jeszcze nie zadłużali, skoro nas te współczynniki nam spadły w roku 2012. To może w 2013 dajmy sobie luzu. Otóż w roku 2009 została przyjęta nowa ustawa o finansach publicznych. Ta ustawa o finansach publicznych zupełnie zmienia akcent oceny gospodarki finansowej gminy, prowadzonej na podstawie uchwalonego budżetu. W miejsce odwoływania się do dochodu w ogóle, skumulowanej wielkości zadłużenia i kosztów obsługi zadłużenia, a zatem procentów i spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w danym roku budżetowym odnosi to do różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi gminy. To jest istotna różnica. Dochody ogółem zawierają w sobie dochody bieżące i dochody majątkowe. A dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży majątku, jak również dotacje inwestycyjne. Do dochodów bieżących z kolei zalicza się głównie dochody pochodzące z tego, co świadczy o gminie jako związku publiczno-prawnym, a mianowicie z nakładania podatków i opłat na osoby prawne funkcjonujące na terenie danej gminy i na osoby fizyczne, czyli na mieszkańców. Jak również dochody z gospodarowania majątkiem komunalnym. To znaczy z czynszów, z umów dzierżawy, umów najmu związanych z wykorzystaniem majątku komunalnego. I drodzy Państwo, to jest zasadnicza różnica. Dodaje się do tego drugi element, a mianowicie wydatki bieżące. A wydatki bieżące są związane z funkcjonowaniem gminy. Nie z jej rozwojem, tylko z funkcjonowaniem. Głównym elementem wydatków bieżących to są wydatki związane. Po pierwsze, z oświatą. Po drugie, z komunikacją miejską. Po trzecie, z utrzymaniem instytucji kultury, dotacji do instytucji kultury. Po czwarte, wydatki związane z kosztami remontu majątku gminnego. No trudno, żeby się dekapitalizował. I wybór pomiędzy tymi różnymi kierunkami wydatkowania środków jest szalenie trudny. Zwłaszcza w sytuacji, w której, jak doskonale wiemy, no płaca w Krakowie, to może być dziwne, ale średnia płaca, miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Krakowie wzrosło w roku 2012 w porównaniu z 2011 o 2,9%. Ale inflacja w Krakowie wyniosła 3,7%. W związku z tym średnie wynagrodzenie realne spadło o 0,8%. Co to oznacza? Że jak dotychczas ze 100 zł kupowałem określony zestaw usług, towarów, no to teraz muszę zapłacić 108 zł za identyczny zestaw towarów. A zatem, drodzy Państwo, mam tu jeszcze i wydajność, to o tym będę mówił na sesji, może to Państwa nie interesuje. Ważną rzeczą przy uchwalaniu budżetu jest realność, zwłaszcza lewej strony równania budżetowego. Ja pozwolę sobie napisać, jeśli dla takiego lepszego zobrazowania sytuacji. A za chwilę powiem coś tak niepopularnego, że obawiam się, że mnie Państwo radni stąd wyrzucą. Ale zaryzykuję. Nie będzie. Nie będzie? Nie mam Pana Przewodniczącego za słowo. Proszę Państwa, to równanie, powtarzam, równanie. Matematycy wiedzą, jak się czyta równanie.
Równanie wygląda w ten sposób. Dochody plus przychody równa się wydatki plus rozchody. I okej. Ten znak równości występuje nie tylko przy równaniu. Będzie to coś bardzo niepopularnego. Bo równanie matematyczne czyta się od strony lewej do prawej. Co to znaczy? Że wielkość dochodów i przychodów wyznacza wielkość wydatków i rozchodów. Współczesna demokracja ma taką jedną zaletę bardzo interesującą, że nie zmieniając znaku równości, czyta to równanie od lewej do prawej, a jeśli nie pasuje, to od prawej do lewej. I znaku równości nie zmienia. Prawda? Nie zmienia znaku równości, tylko czyta albo zamiast od prawej do lewej, ale jak nie pasuje, to zaczyna przesuwać akcent na stronę lewą i poszukiwać po stronie prawej tego, co no, w przypadku równania jest dane, a nie poszukujemy. A zatem, drodzy Państwo, dochody i przychody wyznaczają wielkość ponoszonych wydatków i rozchodów. Wpływy wyznaczają wielkość wypływów z rachunku budżetu miasta. I teraz co się dzieje? To znowu będzie bardzo niepopularne. Ale 20 lat w końcu obcowania z tego typu, powiedzmy, demokratycznymi próbami przejścia z równania w tożsamość matematyczną, bo to jest tożsamość czytane w obie strony, no uprawnia mnie do tego. Co zrobić, jeśli nie zmieściło się jakieś zadanie w budżecie? No to prosta sprawa. No i wzrost dochodu. No za mało żeście zaplanowali. Jak chodzi o dochody własne, planujemy bardzo dokładnie. Rzadko kiedy zdarza się, żeby dochody zaplanowane własne, zaplanowane na 1 styczeń danego roku, nie zostały lekko przekroczone. Lekko przekroczone. Rzadko się zdarza, żeby nie były wykonane. W tym roku to było 100,3% planu dochodów własnych. No ale ktoś powie, no dobra, no ale nie mamy, potrzebne nam te 20 milionów. No to co zrobić? To dochody ze sprzedaży mienia. Przecież mamy tyle tego mienia komunalnego, no to go sprzedajmy. No problem polega na tym, że w tym roku się udało dzięki paru interesującym ogłoszeniom sprzedać nawet więcej niż zakładaliśmy w planie, co nas częściowo uratowało. Ale rok temu, znaczy dwa lata temu, rok 2011 i 2010, Państwo wiecie, co się działo na rynku nieruchomości. Doskonale Państwo wiecie. Wystawianie na sprzedaż oznaczało, że nie ma chętnych. W związku z czym zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami obniża się cenę o określony procent, znowu się wystawia, nie ma chętnych, znowu i tak można, tak się dokonuje garaż sale w Ameryce. Garaż sale, ale to jest sprzedaż garażowa, prawda? W wypadku, gdy się przenoszę w inne miejsce, ale nie majątku komunalnego, mimo że prawo na to zezwa. A zatem jedna, przeszacować dochody. Albo inna, no dobra, no jak są wydatki, mam tu takie zadania, które wymagają, a to może będą jakieś dochody w ciągu roku, to w takim razie wprowadźmy je z niepełnymi kwotami. Niedoszacowane wydatki. Za to więcej zadań się zmieści w budżecie. Prawda? No to są no, stare jak świat, jak budżet, techniki uchwalania aktu prawnego, który potem akt prawny obowiązuje i trzeba go wykonać. Czym to grozi? Wpływy, wypływy. Otóż, drodzy Państwo, i w jednym, i w drugim przypadku grozi to tym, że strony, może inaczej, charakter prawny obu tych stron jest różny. Różnie. Dochody stanowią szacunek. I z niewykonania dochodów nie ma dyscypliny finansów publicznych. Nie ma. A wydatki stanowią nieprzekraczalny limit. Co to znaczy? To znaczy, że mogę nawiązać się, brakuje mi słowa.
mogę zawrzeć tyle zobowiązań, ile mam w uchwalonym budżecie. Ani o złotówkę więcej, bo to oznacza przekroczenie planu wydatków, który jest limitem. Zarówno w skali całego budżetu, jak i w skali poszczególnych działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Nie da rady, jeśli się chce zwiększyć środki na jakieś zadanie, albo wprowadzić nowe zadanie, to albo trzeba z któregoś zrezygnować i w miejsce tego zadania w uchwalonym budżecie wprowadzić nowe, albo liczyć na to, że dodatkowe dochody wpłynęły, są i wprowadzając je do budżetu jako ponadplanowe w momencie ich uzyskania dochody, równoważyć dodatkowymi wydatkami, planem wydatków. I rozumienie tego limitu jest niezmiernie ważne. Bo, drodzy Państwo, żeby dokonać wydatku, to trzeba przejść przez parę faz. Wydatek to jest to, co wypływa z konta budżetu miasta. To, co wypływa. Na przykład zapłata za fakturę, za wykonaną usługę, uruchomienie dotacji. Żeby doszło do tego, zapłaty za fakturę, to wcześniej musi się zaciągnąć zobowiązanie. Bo bez uprzedniego, zasada uprzedniości budżetu, bez uprzedniego zaciągnięcia zobowiązania nie ma wydatku. Co to znaczy, że jeśli ja tu mam limit nieprzekraczalny, a tu pozwoliłem sobie na przeszacowanie dochodów, to ja mam prawo zaciągania zobowiązań do tego limitu. Ale zobowiązania przekształcą się w wydatek dopiero jak na koncie budżetowym będę miał dochody. Czy rozumiemy się? Że zaplanowane dochody w budżecie to nie oznacza, że w tej wielkości one mogą wpłynąć. One mogą wpłynąć w większej wysokości, wtedy jesteśmy nadwyżkowym budżetem. Mamy nadwyżkowy budżet, ale mogą wpłynąć w mniejszej niż zaplanowaną wysokości. I wtedy mamy zobowiązania, które nie przekształcą się w wydatek. No bo nie ma z czego zapłacić. Na koncie nie ma pieniędzy. I czasami Państwo używają takiej retoryki wszyscy, Państwo radni, również mieszkańcy, mamy zabezpieczone w budżecie środki. A ja się pytam, a kto Państwu i gdzie je zabezpieczy? I oni pokazują plan wydatków i tam zadanie. Mamy zabezpieczone środki w budżecie. Wysokości takiej a takiej. Otóż, proszę Państwa, to jest ujęcie w planie wydatków. Natomiast czy środki będą, to zależy od tego. Czy wpłyną na konto, żeby można było zapłacić, czy nie wpłyną. Podobnie chyba jak w budżecie rodzinnym. No ja w każdym razie tak też to traktuję, chociaż w domu skarbnikiem jest żona, więc mam to przynajmniej z głowy, oddaję w gotówce pensję żonie i mnie nic nie interesuje. Oczywiście przy założeniu, że Państwo radni nie zdradzą mojego sekretu, zabezpieczam sobie wydatki na papierosy, z tego względu, że uważam, że już prośba o daj na papierosy nie zawsze by się spotkała z przychylnym stanowiskiem, w związku z czym zabezpieczam sobie, robię to w sposób dyskretny, to znaczy przynoszę w kopercie pensję pomniejszoną. Bez odcinka. A proszę Pani, żona nie zapytała o to, a to co u Was nie dają odcinka? No właśnie. Tak, jest 15 lat temu, tylko z odcinkiem dawałem. Zapytała, ja mówię, a jak jest oprocentowane to konto, na które ty tą pensję wkładasz? Bo wiesz, nie wiem, mówię, u nas też nie dają ci. I tym sposobem uniknęliśmy w przyszłości pytań, tak jak mówię, trochę trudnych dla mnie osobiście, no bo no, trudno jest prosić o codzienną pieniądze na paczkę papierosów. 30 razy 20, nad daskiem po półtorej paczki tam wychodzi średnio, to wychodzi mniej więcej dość pokaźna kwota. No właśnie. A zatem, drodzy Państwo, problem polega na tym, to decyduje o ostatecznym wykonaniu budżetu
a ostateczne wykonanie budżetu to dokonane wydatki plus zobowiązania, które nie zostały zapłacone. I proszę się nie dziwić, że zestawiając teraz te dwie informacje, zaraz tą drugą trochę poszerzę, zachowuje się tak, jak się zachowuje. To znaczy, zależy mi szczególnie na tym, aby jeśli w uchwalonym budżecie mamy określone relacje zachowane, które nas strzegą przed ingerencją RIO, przed ingerencją być może kogoś z wyższego, że się tak wyrażę, szczebla niesamorządowego, a kto odpowiada za finanse państwa, aby ustrzec się przed tym, musimy wspólnymi regułami, które zawarte są w propozycji, którą przedstawiłem panu prezydentowi, a 9 marca 2012 i 8 marca 2012 roku pan prezydent zarządzeniami wprowadził. To są ustalenie szczególnych zasad realizacji budżetu miasta Krakowa, to jest to zarządzenie numer 603 z 2012 roku i numer 602 z 2012 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw analiz budżetowych i płynności finansowej budżetu miasta. Jeszcze jedna uwaga, drodzy państwo, to, że powstają zobowiązania niezapłacone w danym roku, to jest kwestia płynności finansowej miasta. Ja państwu pokażę, jak kształtowała się płynność finansowa miasta w ubiegłym roku. Proszę bardzo. Zauważcie państwo, to jest rok 2012. Wychodziliśmy średnia miesięczna, średnia saldo na rachunku skonsolidowanym budżetu. Miasto prowadzi cash pooling, polegający na tym, że w banku, który obsługuje nasz budżet miasta, rachunek budżetu, równocześnie zapisaliśmy umowie, że będzie konsolidowało na koniec każdego dnia 680 rachunków miejskich. 680. Co to znaczy konsolidowało? To znaczy, że jeżeli uruchamiamy środki na przykład na płace dla nauczycieli objętych administracją ZEO, czyli nie samobilansujących się, jest to kwota 30-40 milionów, to na koniec dnia, mimo że na rachunku budżetu o tyle jest mniej dochodów, to te dochody przechodzą na rachunek Zespołu Ekonomiki Oświaty. Ale one jeszcze nie są wypłacone. Czyli na koniec dnia, mimo ujemnego salda budżetu, wszystko jest ok, bo bank wyprowadza saldo 680 rachunków, czyli saldo, sald i dopiero wtedy ocenia, czy miasto ma zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym, czy też ma nadwyżkę, którą zgodnie z umową ma lokować na overnightie, na lokacie weekendowej, czy też jeśli jest to dłuższy okres czasu, to miasto wybiera sobie najkorzystniejszą ofertę również w innych bankach. A zatem popatrzcie państwo, cały rok byliśmy poniżej tej kreski, która jest zero. Dopiero w ostatnim miesiącu, w grudniu, wyszliśmy na dodatnie saldo rozliczeń z bankiem. Spłaciliśmy kredyt. Gdybyśmy tego kredytu w rachunku otwartym nie mieli, to tu byśmy niestety nie mieli z czego zapłacić. Nie mielibyśmy z czego zapłacić tych płatności, do których jesteśmy zobowiązani, a które przed chwilą wymieniłem. Dzięki temu kredytowi Rada bardzo długo dyskutowała, czy panu prezydentowi zaufać i dać, podnieść z 150 milionów na 200 milionów. To jest kredyt odnawialny, ale zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi być spłacony w ostatnim dniu roku budżetowego, czyli 31 grudnia. Stąd grudzień jest szczególnie ciężkim miesiącem z punktu widzenia wywiązania się z tego. A już 2 stycznia możemy na nowo korzystać z tych 200 milionów.
ale 31 grudnia mamy być na zero. Bo tak mówi prawo. W przeciwieństwie do kredytu w rachunku bieżącym przedsiębiorstw prywatnych. Jest mają otworzący, tam nie ma 31 czy 1 stycznia czy 31 grudnia, mają otwarty i korzystają z niego. A my na koniec grudnia musimy go spłacić do ostatniej złotówki. W związku z tym, drodzy Państwo, ta sytuacja, tu są lata poprzednie. A zeszły rok, zauważcie Państwo, jak kształtował się z punktu widzenia płynności finansowej. A płynność finansowa to zdolność podmiotu do wywiązywania się